witam z trasy do Puszczy Słupskiej 26 września. Pierwszy raz w tym roku w sezonie grzybnym. Zobaczymy, co się dzieje w puszczy. Pogoda piękna. Próba. Próba grzybobrania. Samochody na parkingach stoją. Gdzie nie widzicie. Rewelacji chyba nie będzie. Tutaj proszę zobaczyć, jaki rząd samochodów, grzybiarzy w środku lasu, na parkingu. Chyba z 10, a to już nie pierwszy parking tak zapchany. Może coś jest, skoro są grzybiarze. No i jestem. W lesie, w którym dawno nie byłem. Puszcza Słupska. Sosna jedna w jedną. Ale wśród tych sosen mimo wszystko udało się znaleźć kogo? Borowiczka. Jakiś liczny borowik. No oczywiście jest kilka podgrzybków, jak to w sosnach. To jest ich środowisko. Uwielbiają sosnę. Podgrzybki. Zobaczymy, co jeszcze będzie. Dopiero zaczyna się zbiór. Dzisiaj trochę inaczej, bo bez roweru. Podgrzybki się rozkręcają. O. Tutaj na takim wyrowisku po dzikach. Już nawet są takie dosyć duże. O, tutaj na przykład duży podgrzybek. Ślimaki też trochę je tutaj podłapały, ale minimalnie. No i niespodzianka. Kolejny prawdziwek. Nie jest tak źle z prawdziwkami jak na razie, bo już mam 3 prawdziwki, a tylko trochę z grzybów w koszu. Także więc jak na sosnowy las, to jest całkiem przyzwoicie. Puszcza się dopiero zaczyna rozkręcać. Małe podgrzybeczki w ryjowiskach są. W tamtym roku też tak było, że były najpierw w ryjowiskach, a później już były wszędzie. Jak się w ryjowiskach skończyły. O, jakie ładne, malutkie podgrzybeczki. 4 sztuki. Ciągle las sosnowy. Już z daleka widzę następne podgrzybki, bo jest ich naprawdę dosyć sporo. Także więc na sobotę spodziewamy się w puszczy zatrzęsienie grzybiarzy. Dzisiaj jest czwartek. O, dzisiaj mam optymalny sposób zbierania. Kolega mnie zawiózł 5 km do lasu i mówi: to sobie teraz wracaj do ulicy, ja przyjadę później po ciebie. O, czyli bez koszy, bez roweru, ale za to ze wsparciem samochodu. Dzięki temu mogę cały las przejść i sprawdzić, co się w nim dzieje. Przydrożne maślaczki, w zasadzie to nadrożne. Bardzo dobre. Nie są jeszcze robaczywe ani suche. Przepiękne. O. To jest gdzieś na jakiejś drodze. A to już podgrzybki. Na rozrytych miejscach. Nawet dosyć duże. Zaraz je będę wycinał, sobie patrzę. Pierwsze brzuski dzisiaj na mojej wyprawie leśnej. A tutaj pierwszy kozak czerwony. Do tej pory było kilka szarych. No i jest pomarańczowy nareszcie. Podgrzybki pospolicie występują. Można coś nazbierać. Nie ma tragedii. Nareszcie się skończyły te jednolite sosny, kilka świerków, paprocie i od razu zmiana radości nastąpiła, bo nie tylko podgrzybki, ale i borowiczek się trafił. Jeden, a tu obok taki ładny drugi, pięknie. Dwóch grzybiarzy już spotkałem w środku lasu. Skąd oni się tu wzięli? Cudowny podgrzybek. Takie coś pod świerkami rosną. Piękne. Przepiękny las, a w nim borowiki. Dlaczego przepiękny? Bo są grzyby. Sam las jest byle jaki, bo jakaś taka brzuska.
Ale ile borowików, o, prawie pod każdą brzuską sobie borowik siedzi. Piękne są. Ale maślaków ile tu jest? Wszystkiego pełno. Tutaj postawiłem koszyk. Bo też borowik stał. No proszę zobaczyć, jaki ładny. Kurczę, złamałem mu chyba kapelusz. O. Porozglądam się tutaj. Las borowikowo-maślakowy. Niesamowity las. Grzyb wędruje do kosza. Proszę zobaczyć, jak rosną maślaki. Takie te porządne maślaki. Nie wrze, nie modrzewiowe. Ale ich jest. Za trzęsienie. Tutaj by ich nazbierał ze 3 kosze. O. Jeden przy drugim. I to młodziutkie same sztuki. Maślaki, a wśród nich przepięknej urody borowiczek. Sypię borowikami w tym, w tej brzostce. Takiej byle jakiej. Ale na drodze piękny, prawdziwy. Dobrze, że tu nic nie jedzie. Bo by go rozjechało w drobiazgi. Super. Idę drogą, żeby było szybciej, a tu na drodze, na samym środku. Jaki piękny. Tam gdzieś piły warczą, wycinają puszczę, niestety. Ale cudowny. Szok. Na drodze. Idę szybko na parking, bo kolega ma przyjechać. Ale piękne borowiczki. Pod świerkami jakimiś pradawnymi. Przy samej drodze. Proszę zobaczyć. Puszcza Słupska. Wspaniale. Wszystkiego nie nagrywam, mam już prawie cały kosz, ale tego nagram, bo to przy drodze taki piękny. To musi być nagrane. Taki wielki borowik. Wspaniały. Kolega już dzwonił, że jedzie pomału. Powiem tak, z braku czasu nie zbieram nawet wszystkich grzybów. Tylko przy niektórych borowikach się zatrzymuję. Muszę gonić na parking, bo kolega przyjedzie. A w puszczy sypię borowiczym. Jeden. Drugi. To maślak. Wiesz, niech będzie. Tuż obok. Proszę zobaczyć, jakie dwa. Jeden i dwa. Borowiki. Wszędzie pełno borowików na tej drodze mojej. Zatrzymuje mnie jak tylko może ten borowik. Dwa kroki dalej. Jeszcze jeden. Nie ma czasu. Ruszyły się borowiki w puszczy. Przepiękne. Jeden w piasku. Gdzieś na drodze, po której na szczęście nic nie jeździ, bo było już po borowikach. Nawet wszystkich borowików nie nagrywam. Ale proszę zobaczyć jakie. Jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty. Miliony podgrzybków. Proszę zobaczyć, co się dzieje w puszczy. Normalnie jak nasioł. Nie wiadomo już co zbierać, czy podgrzybki, czy maślaki, czy prawdziwki. Uwaga, prawdziwki robaczywe w puszczy, ale podgrzybków jest naprawdę coś niesamowitego, ile ich tu jest. Nie ma w co zbierać. Jest plaga grzybów w lesie. Klęska urodzaju dosłownie, ale się zatrzymałem jeszcze na chwilę idąc drogą, bo kto tu rośnie? Borowiczek. Borowiczków naprawdę jest i na lesie, i na drogach, wszędzie. Pełno. Piękny. Borowik. Gdzieś tutaj przy głównej drodze wypatrzony.